Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj pora na 10. recenzję, no już dość długo trwającego na moim kanale maratonu Władcy Pierścieni. Przed wami narada u Elronda. Jak pewnie pamiętacie, to właśnie w Rivendell, czyli w domu Elronda, zebrano się po to, żeby omówić, co dalej zrobić z Pierścieniem Władzy. Finalnie to oczywiście Frodo powiedział, że weźmie pierścień, uda się do Mordoru i wrzuci go do Góry Przeznaczenia. No i wtedy Gimli dał mu topór, Legolas łuk, a Aragorn miecz, no i stworzyła się drużyna pierścienia, wyszli sobie i wędrowali, ale też w międzyczasie Boromir stał się memem, bo powiedział, że to nie jest taka prosta sprawa, żeby dostać się do Mordoru. No i tutaj mamy też, myślę, taką jedną fajną ciekawostkę, dodatkowy smaczek, że w tym zestawie pojawia się minifigurka Arweny, która, jakby nie patrzeć, nie uczestniczyła w tym zebraniu u Elronda, ale chyba to był najlepszy sposób na to, żeby tę figurkę po prostu umieścić w jakimś secie. No i dzięki temu właśnie za pomocą zakupu narady u Elronda możemy mieć minifigurkę ukochanej Aragorna, więc to jest taki dodatkowy plus. No i cóż, wydaje mi się, że trzeba przyjrzeć się temu zestawowi, zobaczyć, jak on został skonstruowany, jaką oferuje funkcję bawialną, bo tak na dobrą sprawę ma tylko jedną, no i później pooglądamy sobie z bliska minifigurki. Partnerem maratonu Władcy Pierścieni na moim kanale jest sklep Kopalnia Klocków. W mojej opinii najlepszy sklep z używanymi zestawami LEGO. Linki znajdziecie w opisie. Okej, figurki zdjąłem, zestaw mam przed sobą, no i można powolutku go sobie omawiać. Co do samej konstrukcji, to jest rzeczywiście taka niewielka namiastka tego, jak wyglądało Rivendell w filmie, no bo oczywiście ono było ogromne, było piękne, zachwycające swym wyglądem, swoją taką bajkowością, czy nawet baśniowością. Tutaj mamy tak na dobrą sprawę tylko fragment tych elfickich konstrukcji, jakieś drzewka, no i to, co chyba nas interesuje najbardziej, czyli no, nazwijmy to tą salą obrad, chociaż to był taki raczej ogródek, bym powiedział. Oczywiście zostało to skurczone na potrzeby zestawu. Mamy tutaj tylko trzy fotele. Mamy ten podest, na którym usadzony jest jedyny pierścień. No i szczerze mówiąc, znowu, można było zrobić coś większego, coś bardziej spektakularnego, ale tak jak mówiłem w przypadku Czarnej Bramy, trzeba to było w jakiś sposób zmniejszyć na potrzeby zestawu, bo gdybyśmy chcieli wszystko robić takiej pełnej wielkości, to te zestawy po prostu byłyby ogromne i pewnie w cenie Star Wars UCS-ów. No ale dobra, co my tutaj mamy? Po pierwsze są dwa drzewka, jedno wyrasta wręcz z tej zabudowy, drugie jest tak wolno stojące. No i jak pewnie wiecie, ja nie jestem zwolennikiem tych konstrukcji drzewnych z LEGO. One są takie, powiedziałbym, dość umowne, ale tak się zastanawiam, czy one po prostu i tak nie wyglądają lepiej, aniżeli te drzewne odlewy, które rzeczywiście są w pewien sposób ograniczone, no bo mamy dwie choinki, mamy to okrągłe drzewko, które pojawia się jeszcze rzadziej, no i wygląda bardziej jak taki element modelarski. O, właściwie to funkcje bawialne też wam będę za chwilę tutaj przedstawiał. No właśnie się zorientowałem, że tu jest jeszcze dźwignia, że nie tylko się to wysadza w ten sposób, no ale za chwilkę będę wam to prezentował. Mamy tutaj jakieś takie delikatne łuki w tej podstawie, żeby to zachowało jak najlepszą formę. I szczerze mówiąc, ten zestaw kojarzy mi się troszeczkę z tym zestawem, który dzieje się w Wenecji ze Spidermana, który ukazał się w zeszłym roku. Czyli mamy właśnie taki fragment architektury, posadzane minifigurki i ogólnie rzecz biorąc całkiem dobrze to wygląda jako zestaw, który ma zdobić półkę. Co do samej zabudowy. Mamy tutaj taki daszek, na którym znajdują się dachówki i też myślę, że wygląda dałby lepiej, gdyby po prostu to było zabudowane w całości. Trzeba by wtedy oczywiście wrzucić o wiele więcej tych serków, bo mamy tutaj płytkę 4x10, więc potrzeba by było 40 serków, ale po prostu wyglądałoby to lepiej, nie oszukujmy się. I myślę, że też finansowo to podniosłoby cenę zestawu o jakieś 5 zł. Serki są tanie, kupując serki na Bricklinku naprawdę płacimy za nie niewiele, więc można to było zrobić i po prostu ten zestaw o wiele bardziej zyskałby na wyglądzie, byłby o wiele ładniejszy, więc czemu tego nie zrobiono, nie wiem, ale na przykład ten sam problem pojawia się w wielkiej sali, czy też w innych tych dużych zestawach z Pottera, gdzie właśnie dachy są przyozdobione pojedynczymi serkami. Tutaj ta powierzchnia jest niewielka, więc naprawdę niewielkim nakładem finansowym można to było zmodyfikować. Mamy tutaj też takie schodki, które wyglądają całkiem rzeczywiście spoko. Wiodą one właśnie do tej sali obrad. Od drugiej strony, bez rewelacji, jakoś tak nie ma większego szału. Mamy tutaj też taki stojak na broń, ja go sobie wymontuję, bo on został zamontowany na dwóch tajlach z jumperami. No i mamy tutaj po pierwsze długi elficki łuk, bardzo spoko i przede wszystkim tą taką elficką włócznię. Myślę, że ona przede wszystkim może wam się kojarzyć z tymi elfami drugiej ery, które oczywiście choćby na początku drużyny pierścienia, jak jest prezentowana ta bitwa ostatniego sojuszu, no to właśnie elfowie używali tego typu oręża i rzeczywiście bardzo
bardzo ładnie to wygląda. No i można było też na przykład taką włócznię zdobyć choćby poprzez tego limitowanego polybaga z Elrondem. No a tutaj Elronda, jakby nie patrzeć, też można w coś takiego wyposażyć. Co do foteli, one są takie obrotowe, wykonane dość prosto, ale ładnie. Dodatkowo jeszcze te naklejki, myślę, że je bardzo mocno upiększają. Mają tutaj rzeczywiście takie typowe elfickie grafiki. Może się to podobać. I samo to wszystko, jak jest zbudowane, to jest naprawdę bardzo spójne. I szczerze mówiąc, ja absolutnie tutaj nie mam się do czego przyczepić. Ten stoliczek też taki dość prosty, ale zgrabny. Okej, może troszeczkę te odwrócone skosy tutaj wychodzą, ale można na to przymknąć oko. Tutaj jeszcze na tym jumperze osadzony jedyny pierścień, aczkolwiek pierścień też nie jest jakiś taki super wyjątkowy, bo można go było w tańszych zestawach upolować. No a tutaj znowu gdzieś tam pojawia mi się ta funkcja bawialna, bo zahaczyłem o wajchę. Tutaj mamy wajchę, która wysadza ten element i pokażę wam to najpierw na sucho, a potem będziemy testować na figurce. Wysadzam, dobra, podstawiłem palec, więc nie wysadziłem zbyt mocno, o, w ten sposób. I tutaj ukazuje nam się oko Saurona. Szkoda, że to nie jest nadruk, bo ewidentnie widać, że jest to naklejka, ale bardzo ładna i też, myślę, przemyślana, bo w momencie, kiedy Gimli uderzył w pierścień swoim toporem, no to wtedy pojawiła się ta wizja właśnie oka Saurona, wszyscy się przerazili i tak dalej. No i bardzo spoko, że właśnie taki delikatny akcent został tutaj zamontowany, bo to tylko i wyłącznie dodaje takiego fajnego charakteru i smaczku do tego zestawu. No ale zobaczmy, jak Gimlego można wysadzić. Został wyposażony w ten taki mniejszy topór. Ja jeszcze odwrócę tutaj to krzesełko, no i cyk. Dobra, jakoś tak spektakularnie może nie wyleciał jak w filmie. Topór nie pękł, co prawda, ale rzeczywiście figurkę można wyrzucić gdzieś tam w powietrze i ta funkcja jest wtedy całkiem sprawna. Troszeczkę właśnie brakuje mi tutaj jeszcze jakiejś innej funkcji bawialnej, bo można było na przykład, tak jak w przypadku Pottera i tej wieży zegarowej, zrobić na przykład tak, żeby zamontować jakieś pokrętło, żeby te fotele się kręciły, ale to już po prostu wymyślam, trochę wybrzydzam, bo naprawdę zestaw po prostu tak szczerze mi się podoba. No dobra, to poświęćmy teraz chwilkę minifigurkom. Zacznijmy może od Elronda, który jest tutaj, myślę, jedną z dwóch największych ozdób tego zestawu. No i jeśli chodzi o jego wygląd, mamy przede wszystkim bardzo ładnie zdobione włosy i z drugiej strony mamy taką buźkę, która jest takim, powiedziałbym, delikatnym uśmiechem. O, właśnie znalazłem na paznokciu kawałek ciasta, bo wyrabiałem rano chleb. Co do włosków, one naprawdę wyglądają bardzo dobrze. Mamy tutaj jakiś taki bogato zdobiony diadem na czole. Mamy tutaj też bardzo ładnie zaplecione warkocze. No i jeśli chodzi o sam wygląd tych nadruków na torsiku i na nóżkach, bardzo ładne, złote, bogato zdobione elementy. No i całe to jego ubranie rzeczywiście może się podobać. Tutaj jeśli chodzi o pelerynkę, ona troszeczkę już z upływem czasu się zużyła, no i można było na przykład pokusić się o jakieś takie złote akcenty też na niej. Gimliego omawialiśmy już wielokrotnie, wyposażony został w krótki topór. Co do tych wykończeń, ja nadal jestem wielkim fanem jego hełmu, zobaczcie, pełno krasnoludzkich runów, które zdobią ten hełm, który naprawdę jest ozdobą tej figurki. Zobaczmy też, jak wygląda jego główka, chyba pierwszy raz w ogóle zajrzę tutaj pod brodę Gimliego. Sama broda ogromna, naprawdę wielkich rozmiarów, dwustronna, tutaj warkocz, tutaj broda, tutaj jeszcze warkocze zaplecione z wąsów. Na główce pojawiają się takie nadruki, więc jakoś szczerze mówiąc bez szału, bo nawet tego grymasu na twarzy też tutaj nie będziemy dokładnie widzieć, bo po prostu broda ją zasłania. Co do torsiku, bardzo ładnie ozdobiony torsik, nóżki nieruchome, ale to tak jak mówiłem wtedy, jeszcze Lego nie produkowało krótkich, ruchomych nóżek, które myślę, że pewnie teraz byłyby właśnie krasnoludom mocowane, więc rzeczywiście to by się przydało, więc jeśli kiedyś przyjdzie pewnie jakaś reedycja zestawów z Lotra, to pewnie tak to zostanie rozwiązane. Frodo w dość takim klasycznym wyglądzie, wyposażony już w żądełko. No i co do nadruków, tutaj zmartwiona minka, tutaj z takim zadziorem, może wtedy jak się zastanawia, żeby jednak iść do tego Mordoru, a później tutaj ta minka pewnie mówi, co ja najlepszego zrobiłem. No i co, mamy jakąś taką kufajkę, czy też po prostu trochę znoszoną marynarkę, jest jakaś kamizelka i koszula. No i ostatnia z figurek, czyli Arwena. No i przede wszystkim, cóż, jeśli chodzi o włosy, tutaj z pod tych włosów wychodzą te elfickie uszy. Bardzo ładna fryzurka, gumowa. No i tak, buźka. Tutaj szczerze mówiąc, nie wiem, co dokładnie ma ta emocja wyrażać, bo jest taka dość neutralna, ale z jakimś takim lekkim foszkiem. Tutaj już szeroki uśmiech, maślane oczy, więc pewnie dedykowana minka do sceny z Aragornem. Z tyłu ta sukienka jest spięta, a tutaj bardzo ładnie wygląda
wygląda ten przedni nadruk na torsiku przechodzący na klocka, oczywiście imitującego sukienkę. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda i uważam, że jest to zdecydowanie jedna z najładniejszych minifigurek z całej serii Władca Pierścieni. Biorąc pod uwagę, że ten zestaw można jeszcze upolować w jakichś sensownych pieniądzach, czy to używkę, czy to nówkę, to możecie się nim zainteresować, bo jest to rzeczywiście bardzo klimatyczny zestaw. Tutaj zdecydowanie bardziej postawiono na design, aniżeli na funkcje zabawowe. Tutaj też postawiono przede wszystkim na dwie bardzo ładne minifigurki. Chodzi mi oczywiście o Elronda i Arwenę, no bo Froda czy Gimlego możemy dorwać na różne inne sposoby. Froda tanim sposobem można kupić z polibaga, Gimlego choćby z tego małego zestawu z Lego Dimension, który nadal jest dostępny, więc jest to jakiś też inny sposób na to, żeby w jego posiadanie wejść. Natomiast jeśli chcecie dostać dwójkę elfów, ojca i córkę, no to zdecydowanie narada u Elronda jest dla was. I tak jak mówię, pamiętajcie, on jest jeszcze w jakichś sensownych pieniądzach. Ta cena oczywiście będzie rosła z upływem lat, ale na razie trzeba korzystać, bo niektóre zestawy są o wiele droższe, no i też procentowo ta wartość o wiele bardziej wzrosła w stosunku do cen katalogowych. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!